Cześć, witajcie. Rozpoczynamy kolejny odcinek. Ostatnio, tak jak wiecie, bawiłem się z hydrauliką, z dorabianiem wszystkich rurek, żeby jak najszybciej uruchomić silnik. Z możliwością oczywiście sprawdzenia części układu hydraulicznego, czyli układu wspomagania kierownicy. Chcę już to mieć gotowe. Stanąłem na razie w kwestii filtra powietrza, ponieważ nadal mam dylemat, co zrobić z lampami. No nie mam nic nadal, żeby cokolwiek chociaż było na, tak jak na tą tak zwaną przysłowiową przymiarkę. No zobaczymy, no może coś się uda w końcu namierzyć. Na razie chwilowo zostawiłem ten temat, ponieważ i tak jest co robić. Skrzynia w tym momencie pojechała już do zakładu, który powinien nam wykonać obróbkę tych właśnie płaszczyzn. Później, tak jak mówiłem, to będziecie wszystko mieli już dokładnie, co i jak. Na razie trzymajcie kciuki. Ja również, że to wszystko po prostu nam wyjdzie. To są ostatnie moje prace, czyli doginanie wszelkich rurek, wykonywanie spływów, wykonywanie przewodów związanych z chłodnicą, wykonanie przewodów zasilających, może nie zasilających, ale które będą służyły do chłodnicy, do chłodzenia oleju przekładni przedniego WOM-u. A w tym momencie ja sobie już pracuję nad osadzeniem gniazd. Na razie gniazdo elektryczne zostało w tym miejscu, w którym było. Zobaczymy, jeszcze dam mu szansę. Na razie muszę to dokładnie rozplanować. Tutaj leży w razie czego druga płyta. Zdemontowałem już sobie boczne mocowania tych właśnie tulei, w których u mnie siedzi stworzeń siły ciągu, ponieważ tutaj pod te śruby będę mocował właśnie całą tą płytę rozdzielacz. Ja już sobie wstępnie przygotowałem płyty boczne. Wycinam to. Na razie jest to tego typu wstępny kształt i one, tak dla wzmocnienia, chyba będę robił tak, że pójdą pod spód, a te właśnie z grubszej blachy, one sobie pójdą tutaj wtedy na wierzch i będziemy mogli to ładnie skręcić, wzmocnić. One i tak jeszcze najprawdopodobniej będą miały tutaj dodatkowe przegięcia, co też dodatkowo usztywni cały, powiedzmy, ten element. No wzmocnień to tam na pewno będzie jeszcze więcej, bo tam trzeba będzie jeszcze wspawać na pewno pionowe, poprzeczne wzmocnienia, żeby to wszystko fajnie i stabilnie się zachowywało, i dodatkowo wzmocnienie pod uchwyt cięgła centralnego. Jeszcze nie wiem, mam jeden, ale trochę się przestrzeliłem z tym uchwytem, ponieważ no, nie zwróciłem uwagi, nie wiem w sumie czemu, ale tylko nie wiem, czy go teraz tak na szybko znajdę. No, musiałem chwilę poszukać, gdzieś mi się zapodział. Uchwyt jest fajny, tylko że nie na to cięgło. Kupiłem, kurczę, na trzecią kategorię, na 60 tutaj parę milimetrów, a nie na 40 parę milimetrów. No mój błąd czeski, jak to się mówi, no nie sprawdziłem po prostu. Trudno. Ten jest do czego? No na magazyn, no może komuś, jakiemuś klientowi później kiedyś się założy po prostu, jak będzie sobie życzył, a ja będę musiał kupić taki uchwyt. No nie wygląda dokładnie tak samo, ale jest bardzo podobny do tego. No chyba że wymyślę coś innego. Zobaczymy, jak będzie właśnie jeszcze ewentualnie tutaj z miejscem. Dobra, nie przedłużając, ja wiercę teraz te dwa otwory tutaj i dwa tutaj, przykręcę te blachy i będziemy dopasowywać to wszystko, żeby to teraz już ładnie wyszło. Połapię sobie to spawami, no a później już resztę kształtów to już tam się jakoś fajnie obrobi, żeby to wyglądało ładnie, zgrabnie i no i z sensem, tak? Dobra, biorę się do działania. Zaraz będziecie widzieć kolejne efekty. Pierwsze elementy wykonałem, ale z tego co widzę,
No to raczej posłużą jako wzorniki do elementów docelowych, bo będę musiał jeszcze na pewno je przerobić. Ale to nic, bo będę robił sobie od razu 4 sztuki pod 2 płyty, więc no, wykorzystam je po prostu jako wzór, a później zrobi się już te konkretnie docelowe do płyty. Ja przerobiłem sobie troszeczkę rurki. No i myślę, że teraz jest dużo lepiej. Z tego względu, że no jednak myślę, że naprężenia tutaj mogłyby z czasem uszkodzić tą aluminiową chłodnicę. Jak nie wyrwać tu, no to wyrwać po prostu tutaj na tych mocowaniach. A tak, no myślę, że jest zdecydowanie lepiej, ponieważ no przewody w żaden sposób tutaj już teraz nam nie prężą. Tu ładnie one akurat sobie zeszły. Delikatnie sobie tu jeszcze rurki przegiąłem, żeby to wszystko fajnie, płynnie zeszło. Także one już leżą bardzo ładnie. Później tylko, tak jak mówiłem Wam, zrobię taki płaskownik, z płaskownika taki całownik, który to będzie wszystko razem jeszcze ściskał, w dwóch albo w trzech miejscach zobaczymy. No i okej, no myślę, że już teraz to jest już tak, jak powinno być. No i estetyka też wydaje mi się, że zdecydowanie lepsza niż, no niż było to wcześniej na tych jednak gumowych przewodach, które no niezbyt ładnie się pląta. Ale na chwilę obecną zostawiamy ten temat, ponieważ jak już wiecie z postów, dojechały do nas, różnie się to nazywa, lasze, ja mówię na to po prostu rama. Dojechała do nas rama wsporcza, zbiornik na razie zabierzemy i trzeba ją będzie zamontować. Mam już tak na szybkiego, jeszcze z Karolem, żebyście widzieli, wcześniej montowaliśmy jedną stronę, ja sobie jeszcze tak na szybko założyłem też i drugą stronę. Zobaczymy, czy za chwilę będziemy jeszcze zdejmować, czy one już tu tak zostaną sobie. Myślę, że jest naprawdę fajnie. Blacha 15, raczej do tej mocy ciągnika i maszyn, którymi on ewentualnie będzie współpracował, nic więcej nie trzeba. Zwłaszcza, że takie ramy są naprawdę w dużo większych ciągnikach, tak jak robimy na warsztacie, więc No kurczę, nie może się nic z tym wydarzyć. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tak jak mówię, no zależało mi na tym, żeby ta rama była naprawdę fajnie przestrzennie zrobiona. No i tak jest. Czyli mamy wszystkie gięcia, mamy przejścia góra-dół, mamy minięcie filtra. Tutaj rama z powrotem wraca do płaszczyzny, żeby wyszła dokładnie tutaj, tak? No tam jeszcze będzie wchodziła pomiędzy. Tak samo rama właśnie tylna, zaraz będziecie wszystko dokładnie widzieli, jak to będę wykonywał. Tu już jest dolny wspornik, który będzie przykręcony pod tylny most. Ja sobie go tak na szybko przymierzyłem, będę musiał odkręcić rurę z sącą. Nie minę się, znaczy no nie minę się, po prostu nie przełożę go, ale to mówię, to tam jest naprawdę drobiazg, tak? Tutaj mamy fajnie, ona jeszcze troszeczkę pójdzie do góry. Gdzieś, bo tutaj wiadomo, to jest tylko wsunięta śruba, żeby mi to nie opadło, więc po skręceniu ona troszeczkę jeszcze się uniesie. No nie wiem, moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajnie to wykonane. Otwory na razie pasują. Tu chyba z jednym mam minimalny problem, w sumie nie wiem czemu, ale być może, że ona z tym chyba mam problem. Tak, no ale to mówię, nawet jeżeli to jest tam naprawdę drobiazg, delikatnie do przeszlifowania, ale tak, to na razie wszystkie otwory mi się oprócz tego jednego chyba zgadzają, aczkolwiek mówię, on też możliwe, że się zgodzi, jak już rama zostanie prawidłowo ustawiona, także na razie no tutaj nic, że tak powiem, nie będziemy kombinować absolutnie z tym. To jest ten element przodu, którym zamkniemy z powrotem rozcięty na sztuc, bo tak jak wiecie, no tutaj żeśmy to rozcięli. Część środkowa poszła do płyty WOM-u. No i teraz, żeby to wszystko ładnie znowu zamknąć, no to jeszcze raz na wierzch pójdzie ta płyta. Tutaj pójdą śruby do ramy, a tutaj mamy wtedy w naszym tuzie wywiercone po prostu otwory z gwintami. To będziemy skręcać. Te elementy wsporników idą pod zwolnicę, czyli one będą pod dwie śruby zwolnicy przekręcone. A i później to zostanie skręcone z tamtym elementem i od spodu na 4 śruby, raz, dwa, trzy, cztery, dwunastki, jak dobrze pamiętam, wychodzą nam lasze
No widzicie, to teraz sam już mówię lasze, tak wszyscy mówią, mówię, tak je nazywała właśnie firma i ja też tak zaczynam już mówić. Więc lasze tylne, ta jest prawa, czyli na tamtą stronę, tamta znowu jest lewa, odwrotnie leżą na tą stronę. Zamontujemy i w tej na pewno jeszcze do wykonania będą otwory, na cztery otwory, żeby zamontować do niej później wsporniki do zbiornika i będziemy mogli też już zamontować zbiornik. No inaczej to chyba nie wychodziło w żaden sposób, no bez sensu, no, skoro mamy ramę, no to ją po prostu wykorzystamy w razie, wiadomo, demontażu. I tak zbiornik trzeba zdjąć, i tak trzeba zbiornik zdjąć, więc to naprawdę nie zmienia tutaj absolutnie, że tak powiem, nic. A moim zdaniem będzie nawet dla mnie zdecydowanie wygodniej. Dobra, ja się zabieram za montaż pierwszej ramy właśnie tutaj, tej, pod tylny most. Później dokręcę sobie te boki małe. No i wjedziemy tylną ramą. Może nie będę je zdejmował, bo tutaj ta przestrzeń nie jest, więc odsunę sobie tylko troszeczkę, to podeprę albo skręcę z przodu, żeby to nie opadło i ewentualnie tutaj wszystko będziemy już sobie ustawiać. Działamy. Ok, tył mam zamontowany. Nie wiem, czy tylko w tej przystawce jest jeszcze oryginalnie dźwignia zamontowana. Niepotrzebnie kurczę klin wkładałem, bo bym sobie ustawił to tak, z tego co widzę, to do rama tu będzie przeszkadzała. No nie jest, zamontuję sobie po prostu siłownik i tyle. On nie jest w tej chwili, że tak powiem, niezbędny. Ale tak, mamy tu już wszystko zamontowane. I powiem wam, że wszystko pasuje. Haha! Super, naprawdę jest fajnie. Tutaj zostały wykorzystane śruby. Oczywiście wkręciłem ją, bo je, no czemu nie? Na pięciu śrubach mocujących oryginalnie zaczep. Tu wszystko fajnie wyszło. Wszystko się pięknie nam spasowało. I druga strona. No nie wiem, gadajcie sobie co chcecie. Urwie się, to się urwie. Trudno, życie. Nie wiem nawet jak to już, powiem szczerze, powiedzieć, bo wam się wszystko już urywa. Jak nie gówno to urok, to nie, jak nie sraczka to co innego. Nie chcecie, nie oglądajcie, tak jak powiedziałem, nikogo się nie zmusza do oglądania takich projektów. Więc ja robię swoje, a wy sobie komentujcie jak wam się nudzi po prostu i tyle. Tak jak mówię, wszystko na razie zarąbiście pasuje. Mimo że zostało zrobione 300 km dalej. Montuję za chwilkę ramę boczną, jedną, drugą. No i będziemy ten temat już za chwilkę też tu kończyć, tak na dobrą sprawę. A później pójdziemy dalej. Działam. No i dobra. Rama skręcona. Wszystko pasuje. W 99,9%. A zaraz wam powiem, dlaczego nie w 100. Wszystko jest idealnie. Nie ma najmniejszego problemu. Trafiły wszystkie otwory. Tym razem nawet żadnego nie musiałem w jakikolwiek sposób rozszlifowywać. Poza jednym. Ale już wam mówię, o co chodzi. Nie pasuje nam tylko i wyłącznie ta jedna śruba. Ale już wam mogę wytłumaczyć, dlaczego. Jest to mój błąd. Ponieważ na wszystko było podawane dokładnie ten sam wymiar na obydwie strony. A z tej strony pasuje. Trudno. Przesunięcie mam niewielkie. Myślę, że jakieś ze 2 mm do góry. Więc ja sobie po prostu to frezikiem przelecę i będzie ok. To naprawdę nie będzie się rzucało w oko w żaden sposób. Wszystko się tutaj bardzo ładnie poskręcało. Wszystko przylega. Więc ta strona jest już w zasadzie, można powiedzieć, że na gotowo złożona. No, na gotowo, wiadomo, do demontażu w przyszłości, ale mamy już wszystko spasowane, tak jak książka pisze i jest naprawdę super. Powiem wam, że naprawdę jest wszystko super. To się delikatnie przerysowało, ale tak jak wiecie, on najprawdopodobniej zmieni kolor jeszcze, więc nie ma to znaczenia, jak nie, to się przypoderuje. A zresztą tu będzie zbiornik, więc to nie ma i tak większego znaczenia, że tak powiem. Mega, mega, jestem na razie mega zadowolony. Montuję za chwilkę drugą stronę.
I... No i chyba na dzisiaj skończymy po zamontowaniu tego. Zrobimy taki szybszy, po prostu krótszy odcinek z tym związany, z ramą, a do hydrauliki wrócimy sobie później i będziemy dalej to tworzyć, bo tu i tak jeszcze będzie na pewno sporo zabawy z tym tematem, a tamto po prostu na szybko można było już pogonić. Dobra, ja przykręcam pozostałą ramę, ostatnią, i później jeszcze tylko może nie będę jej dokręcał, ale założymy tą przednią, zobaczymy, czy też będzie wszystko idealnie pasowało, ponieważ no tutaj też był mój pomiar później już wykonywany, więc no mam nadzieję, że tylko tam gdzieś w tej jednej się strony, z tym jednym otworem się pomyliłem, a reszta naprawdę super pasuje, działa. No i dobra, w tej ramie pasują wszystkie otwory, ale jak mówię, no tam jest raczej mój błąd. No za to wiadomo, ona to sobie na razie siedzi luźno, bo ona będzie dopiero później w środku jeszcze z jednym elementem skręcana, takim spinającym po prostu całość. Tu jest dokładnie ta sama sytuacja. Jedna śruba tutaj się, tak jak widzicie, nie wkręciła do końca. Miałem przelecieć gwinty, zapomniałem. To jest najprawdopodobniej gdzieś po prostu jakiś pomalowaniu proszkowym. Coś zostało, ale to mówię, to nie ma żadnego znaczenia. Nie będę jej na siłę wkręcał i tak to jest i tak to będzie do zdemontowania. Wszystkie trzy pozostałe weszły, jedna tam troszeczkę ciaśniej szła, ale się wkręciła. Ale mówię, no jest wszystko naprawdę bardzo ładnie, idealnie. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem wykonania. Szkoda, kurde, że u nas w kraju właśnie jest mało takich firm, które wykonują tego typu właśnie maszyny, sprzęt. Czemu my kupujemy wszystko to, co jest zachodnie, a u nas są naprawdę bardzo fajne, zdolne firmy, które mogłyby śmiało zapełnić nasz rynek i każdy miałby pracę i się rozwijał. Ale no trudno, takie mamy chyba dziwne, głupie czasy, że to, co zachodnie, jest lepsze. A nie zawsze tak jest. No dobra, nie będziemy tego to odcinka przedłużać. Rama zamontowana. Kolizji nie ma żadnej. I teraz będziemy ćwiczyć dalej. A nie, przepraszam, jeszcze jeden element. Ale bym się pośpieszył. Dobra, ja zrzucam jednak tutaj jeszcze blachę. A jak już mamy to przyczepić, no to sprawdźmy wszystkie. Żebyśmy nie odtrąbili sukcesu. A tu nagle na koniec coś nie wyjdzie. No może nie będzie aż tak... nie będzie aż tak drastycznie. Ale sprawdzimy. Ja odkręcam płytę i przymierzymy płytę czołową. Siedzi zamontowana. Szpilek do końca na razie nie wkręcam, bo mam śruby samokontrujące, więc później po zdjęciu wszystko się ładnie po prostu skręci. Jest ok. Te dwie pasują idealnie. Tu mam minimalnie... Ja czuję ten gwint, dosłownie myślę, że chodzi po prostu o to, że troszeczkę gdzieś te otwory niektóre się zestoszkowały podczas wypalania. Tutaj przodem ona będzie wchodziła, bo już to czuję, tyłem troszeczkę, no minimalnie nie. Ale to mówię, to nie ma żadnego znaczenia, ja sobie tu tak samo delikatnie rozszlifuję te otwory, ale możemy uznać, że wszystko jest idealnie. Te, które były robione z pomiaru laserowego, pasują dosłownie idealnie, no te, które ja domierzałem, no mówię, tutaj minimalna jakaś tam jest różnica, ach, tam minimalna i minimalnie w kółko. Dobra, jest spoko, no jest naprawdę dobrze, jest to wszystko fajnie, no spięty jest, kurde, no już teraz to już jest tak spięty, że wam powiem szczerze, że już chyba, no nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, żeby naprawdę jeszcze to poprawić, no. Chyba nic. Rama jest laleczka. Laleczka, naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Ciągnik nabiera cały czas kształtu. Dochodzą kolejne elementy. Czekamy teraz na skrzynię. Ponawiam jakiś taki drobny, może nie apel, ale prośbę o te ewentualne lampy potłuczone, jakiekolwiek. Żebyśmy to mogli przymierzyć, czy po prostu kupować, inwestować w te oryginalne, czy iść w coś po prostu zupełnie innego. No co, no spoko, no jest fajnie, no po prostu jest fajnie.
Kolejny element, wyczekiwany długo, dotarł. I maszyna jest coraz bardziej spójna. Dobra, trzymajcie się. Miłego oglądania, cześć. A hydraulikę dokończymy kolejnym razem. Cześć, hej.